To jest program Kontrast. Krzysztof Czoban, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś postanowiłem zaprosić Zbigniewa Bonaszkiewicza, przewodniczącego Platformy Obywatelskiej w Radomiu Regionie. Witam Pana bardzo serdecznie. Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. Panie Przewodniczący, pytanie najpierw kwestie zawodowe. Był Pan wiceprezesem agencji dzisiaj? Jest Pan jeszcze? Jestem w dalszym ciągu pracownikiem agencji w okresie wypowiedzenia. Aha, czyli na razie rozumiem, ta sytuacja biegnie. Biegnie, tak. Ale jeśli chodzi o przewodniczenie Platformy Obywatelskiej, to się nic nie zmieniło. No, dopóki nie ma wyborów, to na razie jestem przewodniczącym. To, co kiedyś w Pana programie deklarowałem, że to druga kadencja jest już moją ostatnią kadencją i dalej nie będę na pewno aplikował o bycie przewodniczącym Platformy. I to zdanie podtrzymuje Pan, rozumiem? To zdanie podtrzymuje. A proszę powiedzieć także, bo do mnie także docierają takie głosy, że gdzieś tam zbliża się Pan do Nowoczesnej. To prawda czy nieprawda? Panie redaktorze, stan rzeczywisty i faktyczny jest taki, jaki jest, że jestem przewodniczącym Platformy i nie jestem członkiem ani sympatykiem Nowoczesnej. To, że czasami rozmawiam, czy wspólną przeprowadzimy akcję, chociaż raz nam się udało składać. Raz, a pamiętnie, prawda? Raz pamiętnie pod siedzibą Prawa i Sprawiedliwości. Pod siedzibą Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście dla mnie to też było wydarzenie, bo to był pierwszy i jedyny raz, kiedy byłem w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości. I tyle. Czyli tutaj nie ma... Wie pan, pewnie jakieś tam plotki i niedopowiedzenia. To taki chyba zwyczaj... Polityczny urok po prostu. Tak, chyba tak. To trzeba się z tym zgodzić. Jak dzisiaj wygląda Platforma Obywatelska w Pańskich oczach? Pytam o partię po zmianach. Pytam o partię, która jest dzisiaj pod przewodnictwem Grzegorza Schetyny. No, partia w dalszym ciągu, wie pan, w moim odczuciu nie podniosła się jeszcze w sposób zupełny po przegranych wyborach. To nie ulega wątpliwości, że bardzo duże piętno na Platformie, nie w takim negatywnym słowa znaczeniu, odbiły te 8 lat sprawowania władzy. I dzisiaj, kiedy po tych 8 latach następuje okres, kiedy trzeba być partią opozycyjną, mimo tego, że z największym klubem, z największą liczbą posłów w klubie parlamentarnym opozycyjnym, to jednak jest to zmiana radykalna. Do tego trzeba też dodać, że zmieniło się właściwie kompletnie kierownictwo partii. Osobowość premiera Donalda Tuska i jako przewodniczącego i dzisiaj osobowość Grzegorza Schetyny to są dwie różne osobowości. Więc no, myślę, że Platformie potrzeba trochę czasu, żeby ona odnalazła się w tej rzeczywistości. To jeszcze chyba nie ten czas, że już Platforma znalazła swoje miejsce w obecnej rzeczywistości bycia partią opozycyjną, która będzie tą partią rzeczywiście pokazującą złe rozwiązania, które dziś w niektórych dziedzinach Prawo i Sprawiedliwość proponuje dla Polaków i będzie umiało proponować albo bardzo konstruktywnie to krytykować. A Ewa Kopacz nie dość dobrze podniosła partię po zmianie? Ja myślę, że panie redaktorze, no, trzeba spojrzeć na to i oddać sprawiedliwość, że Ewa Kopacz w momencie oddawania partii, czyli wyborów, to był pułap sondażowy, czy wynik właściwie wyborczy był prawie na poziomie 25%, tam 24% ze sporym haczykiem. Dzisiaj, kiedy patrzymy na te sondaże, kiedy oscylujemy między tam 17 a 12, bo tak... Tak, tak. No ostatnio, Nowoczesna 18, Platforma 13 na przykład. To też należy z tego wyciągać wnioski, że jednak Ewa Kopacz była dobrym przywódcą partii i może należałoby w jakiś sposób umacniać jej pozycję w partii, a nie troszkę odsuwać. To też trzeba z tego wyciągnąć wnioski, że nie powinniśmy się zajmować sobą wewnętrznie i właśnie rozmowami na ten temat, kto lepiej rządzi, czy w partii, czy kto lepiej sprawuje funkcję przewodniczącego, tylko powinniśmy się zajmować tym, co jest ważne dla kraju i spoglądać w tym kierunku, że jesteśmy największą partią opozycyjną z największym klubem. A czy takim spoiwem może być właśnie Grzegorz Schetyna? Trudno mi jest oceniać. Ja jestem troszkę na pewien dystans. Wie pan, wtedy, kiedy ja byłem w Warszawie i byłem bardzo blisko pani premier Ewy Kopacz, miałem zupełnie świeższe i takie bezpośrednie spojrzenie. Dzisiaj ja patrzę na to trochę z pewnego dystansu. Docierają do mnie różne sygnały. Nie chciałbym tego oceniać. Gdyby pan mógł z kolei ocenić to, co się dzieje, jeśli chodzi o
Radą i prezydenta Witkowskiego. Jaki to jest? Jaka to jest prezydentura? A pytam w różnych audycjach każdego kolejnego gościa, z którym się spotykam, tak by można było podsumować te kilkanaście miesięcy prezydentury Radosława. Panie redaktorze, sprawowanie funkcji prezydenta to nie jest zadanie łatwe. To jest, wie pan, to jest tak jakby zarządzanie dużym przedsiębiorstwem o potencjale właściwie 220 tysięcy osób. Ja prezesowałem w spółce, która zatrudniała prawie 12 tysięcy osób i wiem, jakie są z tego tytułu problemy. Pan Radosław Witkowski przez 7 lat był parlamentarzystą. Dzisiaj właściwie można powiedzieć, jest półtora roku jest prezydentem. W dalszym ciągu tej prezydentury czy bycia dobrym samorządowcem jeszcze się uczy. Ale trzeba powiedzieć, że jest wiele rzeczy, wiele faktów świadczących o tym, że robi wiele dobrego dla tego miasta. Sam mówi, że wypracowaliście państwo, panowie w tej krótkiej współpracy, kiedy był pan doradcą, 150% normy. Tak, to był dobry okres, to był właściwie niepełny rok, chyba bez miesiąca, bo ja zakończyłem współpracę z panem prezydentem jako doradca 1 grudnia, więc a chyba zacząłem w styczniu, czyli to te prawie 11 miesięcy. I to był dobry okres współpracy i myślę, że pan prezydent Witkowski ma na sercu dobro Radomia i dobro Radomian i wydaje mi się, że ma pewną wizję, tylko trzeba też spojrzeć i tu apel do mieszkańców, że przy sprawowaniu funkcji prezydenta, zarządzaniu miastem, czasami nie da się wszystkich rzeczy zrobić w bardzo krótkim okresie. Potrzebny jest czas. Potrzebny jest zdecydowanie czas. I myślę, że jeżeli damy czas panu prezydentowi, na pewno kończąc swoją pierwszą kadencję, będziemy oceniali, że był dobrym prezydentem. No ale z kolei przewodnicząca Nowoczesnej twierdzi, że to jest sprawowanie rządów przez PR. Panie redaktorze, każdy ma swoją prawo do swojej oceny i pani Katarzyna Kalinowska też ma prawo do oceny. Można pewne rzeczy odbierać w taki sposób. Ja też ja widzę i wiem, ile pracy wymaga to, żeby zarządzać dobrze miastem, jaki to jest duży wysiłek. Może rzeczywiście niektóre elementy pokazują i dla osób, które oglądają media społecznościowe, przekazy medialne naszych mediów papierowych radomskich, że może w pewnych elementach czasami trzeba sobie odpuścić właśnie ten PR, a poczekać na efekt, który przyjdzie, bo on i tak przyjdzie, panie redaktorze, ten efekt, jeżeli tą pracę się wykona dobrze. I ten sam efekt, ta praca, którą wykonuje prezydent ze swoim zespołem, myślę, że sama się też obroni i może ktoś powinien panu prezydentowi w ten sposób podpowiedzieć, że róbcie swoje, a ten efekt pozytywny i tak przyjdzie. Czyli prezydent się jeszcze uczy i potrzeba czasu. Tak jest. Pytanie. Ja trzymam za to kciuki rzeczywiście, że wierzę w dalszym ciągu, że prezydent rzeczywiście na koniec kadencji będzie oceniany jako dobry prezydent. Proszę powiedzieć, gdyby pan miał oceniać rządy Prawa i Sprawiedliwości po tych kilku miesiącach, między innymi flagowy produkt tych rządów, czyli program Rodzina 500+. Program, który wydaje się wprowadzono dość łatwo w tym roku. Obliczenia wskazują, że w przyszłych latach pieniędzy nie zabraknie. Państwo jako rządzący na taki program się nie zdecydowaliście wprost. Panie redaktorze, ponieważ tak, z założenia program miał być programem demograficznym. Dzisiaj, kiedy na niego patrzymy i wypłacanie w prosty sposób 500 zł do kieszeni, nie jest programem demograficznym, jest bardziej programem socjalnym. My rzeczywiście wcale nie krytykujemy tego, że społeczeństwu są potrzebne programy i niech pan zauważy, że wcale tak nie było, że my przez te 8 lat nie podchodziliśmy na zasadzie takiej, tylko że było nam zupełnie obce, obojętne, że nie powinniśmy walczyć o demografię. Wydłużenie urlopu macierzyńskiego, przedszkola, żłobki, te wszystkie elementy tacierzyńskie, zasiłek, one powodowały na to, że dawały poczucie bezpieczeństwa rodzicom, którzy chcieli mieć dzieci. Dzisiaj, kiedy patrzymy przez pryzmat programu 500+, który wystartował, który trochę jest programem niesprawiedliwym, bo nie obejmuje pierwszych dzieci, a żeby mieć drugie dziecko, trzeba mieć najpierw pierwsze. Po drugie, wydaje mi się, że patrząc na to, co się dzieje, że gdzieś tam się czyta w mediach, że już ludzie próbują obniżać sobie pensje, żeby łapać się na program. Nagle się okazuje, że zaczynają się interesować dziećmi z domów dziecka i tak dalej. I teraz czy nie dochodzimy do
wniosku takiego, że program demograficzny powinien być trochę inaczej, że serwowany. A może trzeba byłoby podejść do tego rzeczywiście 500 zł, ale w uldze w podatku odprowadzanym od poborów. Czyli utrzymanie miejsc pracy, ale i pracowanie, ale z ulgą. Czyli wtedy i tak ten człowiek, który pobierałby większe pieniądze. Dzisiaj pan mówi, że nie ma niebezpieczeństwa w stosunku do zabezpieczenia finansowego tego programu. No, niech pan spojrzy na to, że w dalszym ciągu w bardzo czytelny sposób społeczeństwo nie dostaje sygnału, skąd będą źródła. Tak twierdzi rząd. No ja powtarzam ale słowa rządu. W dalszym ciągu niech pan zobaczy, czy usłyszał pan wprost, skąd będą, oczywiście pieniądze pochodzą ze sprzedaży LTE, tak, 9 tak. miliardów i tak dalej. Dzisiaj mówi się o tym, żeby część pieniędzy będzie pochodziła z podatku bankowego. Jadąc do pana programu, przeglądałem prasę dzisiejszą, chyba w Rzeczypospolitej wyczytałem, że banki znalazły na przykład sposób na obejście płacenia podatku tego bankowego. Mhm. Więc może się okazać, że ta kwota planowana około 5 miliardów, która miała wpłynąć do budżetu, może się okazać, że wcale nie będzie kwotą 5 miliardów, bo się może okazać, że to będzie tylko kwotą 1 miliarda, więc wtedy może brakować też pieniędzy. Więc zawsze jest tak, kiedy się wprowadza jakąkolwiek ustawę, to taki przynajmniej był zwyczaj, takie są chyba przepisy, które mówią w sposób bardzo wyraźny, że trzeba pokazać źródła finansowania. Przy wprowadzaniu ustawy 500+, no tego źródła finansowania nie pokazano. Ja jestem w pełni, panie redaktorze, żeby być jasny, oczywiście ja jestem w pełni na tym, żeby społeczeństwu trzeba pomagać w tym, żeby ta demografia rosła, bo to wszystkich nas będzie dotykało, pana, mnie, moje dzieci, że kiedyś będą dochodziły do wieku emerytalnego i te pieniądze będą potrzebne. I jeszcze jedno, bo czy zgodzi się pan także z opinią, że nie będzie kolejne rządy nie będą miały odwagi, czy kolejni rządzący tego programu zlikwidować. A już na pewno, no, oczywiście nie przed wyborami parlamentarnymi, to jasne. To jest tak, że rzeczywiście społecznie program bardzo dobrze odbieralny, tylko trzeba też spojrzeć na to, że wie pan, tej odwagi nie może zabraknąć, gdyby się okazało, że nie ma pieniędzy. I że budżet nie daje rady. I budżet nie jest w stanie wytrzymać. No więc co, wtedy będziemy dodrukowali pieniędzy i będziemy dążyli do wzrostu inflacji. No to jest w dzisiejszych czasach raczej niemożliwe. Więc został wprowadzony, więc dzisiaj oczekujmy dobrych efektów. Spojrzymy za rok, czy za ile, czy w sprawach demografii statystyka nam wzrosła i trzymajmy kciuki, żeby w budżecie rząd Prawa i Sprawiedliwości znalazł na to pieniądze, chociaż duże obawy, bo budżet to jest tak jak naczynie, jak ta szklanka wody. Mhm. Mamy ją pełną i czy pan, czy ja możemy ją dzielić tylko inaczej. Więc żeby dołożyć na program 500+, komuś trzeba jednak zabrać. My tego jeszcze dzisiaj nie mamy pokazanego, skąd to będzie zabierane. I na koniec chciałem zapytać w dwóch słowach o lotnisko. Leciał pan już w tym okresie, kiedy linie latały, bo jesteśmy dosłownie kilka dni przed uruchomieniem kolejnych połączeń. Panie redaktorze, nie miałem przyjemności lecieć z lotniska w Radomiu. Trzymam za to kciuki, ale jeszcze raz powtarzam. Dzisiaj musimy jako społeczeństwo Radomia, jako mieszkańcy i wszyscy ci, którzy trzymają za to kciuki, żeby to lotnisko funkcjonowało, bardzo wyraźnie sobie powiedzieć. To, że media, państwo przekazują sygnał, że sprzedaje się pewna ilość biletów, to port lotniczy, lotnisko nie zarabia na ilości sprzedanych biletów. Lotnisko będzie zarabiało na operacjach lotniczych. I musimy sobie dzisiaj bardzo wyraźnie powiedzieć i jednoznacznie odpowiedzieć. Czy społeczeństwo Radomia chce tego lotniska? Jeżeli chce, to musi mieć tą świadomość, że skądś musimy znajdować przez najbliższe kilka lat pieniądze na to, żeby do niego dokładać. Bo będziemy dokładać. Nie ulega wątpliwości, że taka jest rzeczywistość. Dłużej niż do 2025 roku. Nie znam materiałów, trudno mi jest się wypowiadać jednoznacznie. Gdybym dostał pewne analizy, pewnie mógłbym lepiej, chociaż ja nie pracowałem nigdy w lotnictwie, ale można zawsze specjalistę o podpowiedź czy o wyciągnięcie konkretnych wniosków zapytać. Natomiast trzeba trzymać kciuki i trzeba sobie odpowiedzieć. Jeżeli chcemy, żeby ten Radom nie był za ściankiem, a był postrzegany jako
dobre miasto, które do wizerunku i do prestiżu potrzebne nam jest lotnisko, to próbujmy szukać, ale przy pełnej świadomości, że będzie nas to trochę kosztowało. Zbigniew Onaszkiewicz, przewodniczący Platformy Obywatelskiej w Radomiu Regionie, był Państwem i moim gościem w programie Kontrast. Dziękuję serdecznie. Dziękuję Panie Dyrektorze, dziękuję Państwu. Do zobaczenia za tydzień.